Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. Dzisiaj nagranie specjalnie na waszą prośbę, po tym jak demonstrowałem wam różnego rodzaju rozpoznawanie obrazków, na przykład z wykorzystaniem Be My AI, zapytaliście mnie, jak skonfigurować sobie czynności, bo wam to jakoś nie wychodzi, więc ja wam teraz zademonstruję, jak to zrobić z VoiceOverem, jak skonfigurować sobie czynności w udostępnianiu. W tym celu myślę, że najwygodniej będzie otworzyć nam sobie zdjęcia. Mamy tutaj jakieś zdjęcie. No i oczywiście lewy dolny róg, mamy przycisk udostępnij. No i gdybyśmy szli sobie oczywiście klasycznie po kolei, to mamy ileś tam osób. Te osoby musimy sobie gdzieś tam przelecieć. Potem mamy aplikację. No i w ramach tych czynności później pokazują się takie rzeczy jak dodaj do albumu udostępnionego, dodaj do albumu, AirPlay, użyj jako tapety i tak dalej, i żeby się dostać do Be My AI, opisz z Be My Eyes, to musimy przeklikać się tyle, ile się przeklikiwałem. Co możemy zrobić, żeby tyle nie klikać? Otóż możemy przejść sobie na sam koniec tych wszystkich elementów, które nam się tutaj wyświetlają, edycja czynności, do przycisku edycja czynności. Gdy my sobie stukniemy w ten przycisk, to pojawiają nam się tutaj wszystkie te elementy, które znajdują się w drugiej sekcji pod aplikacjami. Zdjęcia. Wstaw dodaj do albumu udostępnionego. Czyli to, co przed chwilą wam czytałem. Dodaj do albumu udostępnianego. Wstaw dodaj do albumu. Wstaw dodaj do albumu i zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj nigdzie opcji edycji. Czynności. Wstaw dodaj. Nie mamy czynności na poszczególnych opcjach, czyli przesuwając palcem góra-dół, nie mogę tutaj nic zmienić i to was zdezorientowało i nie wiedzieliście, co zrobić, żeby tutaj sobie coś pozmieniać. Oczywiście mamy dalej kilka elementów takich, chociażby jak Be My Eyes, proces in Prismo, drukuj z HPS, opisz z MLS, przełącznik, włączone. Które możemy włączyć lub wyłączyć. Co to oznacza? To jeśli my wyłączymy w tym miejscu Be My, to opis Be My Eyes, wtedy ten element w ogóle nam się nie będzie wyświetlał w udostępnianych. Ale my w tym miejscu mamy także do dyspozycji czynności. Wstaw. Aktywuj. Domyślna. Pierwsza to jest aktywuj, domyślna, czyli możemy włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Be My Eyes, a druga rzecz? Wstaw. Wstaw. I gdy ja sobie kliknę w to wstaw, to zobaczcie, co się stanie. Gdy ja teraz przejdę na samą górę ekranu, pojawi mi się tutaj dodatkowa sekcja. Czynności gotowe, ulubione, nagłówek. Ulubione. Usuń, opisz z BMLS. Opisz z Be My Eyes, czyli ja mogę sobie stworzyć dodatkową sekcję ulubionych w ramach tych czynności. I te ulubione będą mi się domyślnie wyświetlały u samego dołu ekranu, gdy ja kliknę w przycisk udostępnij. I tutaj może jeszcze dla demonstracji dajmy jeszcze jedną sobie opcję. Proces in Prismo. Drukuj z HPS, zapisz jako szkic. Rozpoznaj za pomocą aplikacji Selinka i przełącznik. O, na przykład tą. Wstaw. Z czynności wybieram wstaw. Szukaj za pomocą obiektu. Zwróćcie uwagę, że jak znowu przewinę do samej góry, ulubione, nagłówek. To mam w ulubionych teraz. Ulubione, nagłówek. Usuń, opisz z BMLS. Opisz z Be My Eyes. Przestaw, opisz z BMLS. I przestaw. Można usuń, rozpoznaj za pomocą aplikacji Selinka. Rozpoznaj za pomocą aplikacji Sync AI. Gotowe. Klikam gotowe, bo powiedzmy, że tyle jest mi potrzebne w tym momencie. I na razie zamknę opcję udostępniania. I gdy teraz jestem na zdjęciu. Czas 13:38. W lewym dolnym rogu klikam udostępnij, to gdy dotknę palcem ekranu w lewym dolnym rogu, mam opisz z Be My Eyes, rozpoznaj za pomocą aplikacji Sync AI, rozpoznaj za pomocą aplikacji Sync AI, dodaj do albumu, no i następne mamy te pozycje, których nie zmienialiśmy, które po prostu znajdują się w sekcji czynności. Mam nadzieję, że takie wytłumaczenie, taka demonstracja wam wystarczy, żebyście sobie mogli wygodnie skonfigurować czynności, oczywiście z VoiceOverem. I gdybyście mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania, śmiało piszcie w komentarzu lub na mojego maila. Ja bardzo wam dziękuję dzisiaj za uwagę, kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.